Mieszkańcy ziemi łomżyńskiej byli dotknięci represjami Urzędu Bezpieczeństwa w sposób szczególny ze względu na wzmożoną aktywność na tym terenie podziemia niepodległościowego, mówi dr Marcin Zwolski podczas spotkania promującego jego książkę Śladami zbrodni okresu stalinowskiego w województwie podlaskim. Region łomżyński ma swoje odzwierciedlenie w mojej pracy. To jest kilkadziesiąt stron bardzo makabrycznych, szczególnie brutalnych. Właściwie nie wiem dlaczego, ale rzeczywiście funkcjonariusze UB z Łomży wyglądają nawet na tle swoich kolegów, przecież też niewiniątek, wyglądają wyjątkowo brutalnie. Materiał łomżyński jest przepełniony zbrodniami, przepełniony krwią osób poległych i pomordowanych nie tylko w siedzibie UB na ulicy Nowogrodzkiej, ale także pomordowanych w terenie. W Łomży, funkcjonariusze UB w Łomży nie tylko mordowali pojedyncze osoby w terenie, nie tylko były to osoby, które zmarły w wyniku krwawych przesłuchań i tortur, były to również osoby, na których wykonywano samowolne wyroki. Zupełnie samowolne, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dzisiaj wyjaśnić, dlaczego akurat dane osoby zostały rozstrzelane, a możemy konkretnie wymienić nazwiska takich osób, które zostały zatrzymane i w lesie rozstrzelane bez jakiegokolwiek sądu, bez nawet przesłuchania tych osób. Oczywiście do tego dochodzą również wyroki oficjalne, oferowane przez ówczesne sądy doraźne, które to wyroki były też orzekane w Łomży, właśnie w siedzibie UB. Tutaj też były wykonywane. To było wyjątkowe w skali województwa, bo w ówczesnym województwie białostockim wyroki sądowe wykonywano tylko w więzieniach. Areszt UB w Łomży był jedynym takim miejscem, gdzie wykonywano również wyroki, a wykonano ich niemałą liczbę, bo blisko 50. Na spotkaniu autorskim pracownicy IPN-u pobierali także materiał genetyczny od krewnych ofiar systemów totalitarnych. Przybliżony wzrost w chwili śmierci. Tak, 1,80 m ponad, to wiem, bo mama zawsze... Że wysoki był. Że był wysoki. Kolor oczu. Czy pani wie, jakie miał oczy? Pani ma jasne oczy, tak? Ja mam takie szare oczy. Aha. No a mama? Też miała takie, nie wiem, właśnie widzicie, nie wiem jak tata miała. Nie wiem. Czy ciemne miał, czy jasne? Albo niebieskie, albo też szare, takie tak, szare. Pisze nieznane, jasne. Tak, tak. Po prostu pewnie pisze szare i niech takie zostanie. Kolor włosów? Blondyn. Blond. Karnacja? Jasna. Tata Hanny Ratowskiej został brutalnie zamęczony przez UB w więzieniu w Białymstoku. W akcie zgonu oprawcy wpisali, że zmarł z powodu gruźlicy. Nie wspomnieli o zadawanych metalowym prętem ciosach i bestialskich torturach. Przyczyną aresztowania Henryka Brzostka było wypożyczenie partyzantom wozu. Chciałyśmy dowiedzieć się w ogóle, to już kilkanaście lat temu. No i w archiwum doszliśmy właśnie już akt zgonu. To wiemy, że w Białymstoku jest napisane, że na gruźlicę, wcale nieprawda, bo tata nie chorował na gruźlicę, jak mama mówiła, nigdy. A krótko siedział, także nie wiem, może tam nabył, ale tak w akcie zgonu mamy, że zmarł na gruźlicę. Ale nieprawda, bo świadek, bliski, niedaleki sąsiad siedział w celi i mówił, że zginął, ale od okropnego bicia żelaznymi prętami. Ja miałam 4 lata, wie pani, to ja bardzo tego nie pamiętam w ogóle. W ogóle już kiedyś, jak nie, byłam jeszcze mała, ale to tak było króciutko, to taki lekki zarys tylko pamiętam, ale później to się zacierało. Już nie pamiętam, to się zatarło całe, w ogóle nic nie pamiętam. Tylko wiem, że przyjechali samochodem, tatę zabrali. Bo takie wtedy były czasy. Pośmiertne losy Henryka Brzostka są nieznane. Pobranie materiału biologicznego od najbliższej krewnej może pomóc badaczom w odnalezieniu miejsca spoczynku ziemskich szczątków Polaka pochodzącego z Aleksandrowa w gminie Troszyn. Instytut Pamięci Narodowej otrzymał dofinansowanie, dzięki któremu może prowadzić prace archeologiczno-ekshumacyjne na terenie dawnego więzienia w Białymstoku i przyległego do niego ogrodu przy ulicy Kopernika. Białystok jest jednocześnie drugim miastem w kraju, które prowadzi tego typu śledztwo historyczne. Pierwsze prace ekshumacyjne, których celem było między innymi zidentyfikowanie ciała rotmistrza Witolda Pileckiego, prowadzone były w stolicy na tzw. Łączce,
najsłynniejszym w kraju miejscu stalinowskich zbrodni. Materiał biologiczny od rodzin ofiar zbrodni komunistycznych zbieramy już od ponad roku. Może nie jest to tak medialnie głośno jak w przypadku warszawskiej Łączki czy rotmistrza konkretnie, rotmistrza Pileckiego. Natomiast ten materiał jest zbierany. Oczywiście on ma służyć do ewentualnej identyfikacji ofiar, które zostaną ekshumowane. W Białymstoku w ubiegłym roku udało nam się już podjąć pierwsze badania sondażowe, które zakończyły się sukcesem. Zlokalizowaliśmy masowe pole grobowe za aresztem śledczym, za dawnym więzieniem w Białymstoku. Podjęliśmy pierwsze ekshumacje, ekshumowaliśmy szczątki 9 ofiar. Wiosną tego roku zamierzamy wrócić i wyeksplorować ten teren bardzo dokładnie, a spodziewamy się tam znaleźć od kilkudziesięciu do być może nawet kilkuset ofiar. Wtedy ten materiał, który zbieramy, stanie nam się tak naprawdę potrzebny. Będziemy mogli dokonać pewnych porównań i kto wie, może za jakiś czas będziemy w stanie podać pierwsze nazwiska osób zidentyfikowanych. W nieznanych miejscach dawnego województwa białostockiego spoczywają prochy wielu ofiar stalinowskich zbrodni. Ciała pomordowanych wywożone i zakopywane były w okolicznych lasach. Na spotkanie z historykiem IPN-u, które odbyło się w siedzibie Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, przybyły także rodziny ofiar represji hitlerowskich. Tata Mirosławy Sipowskiej był łącznikiem w Armii Krajowej. Został przez Niemców schwytany w lipcu 1944 roku i przywieziony do więzienia w Łomży przy ulicy Alei Legionów. Chciałam się dowiedzieć po prostu, gdzie pochowany jest, bo tak mam nadzieję, że jak przeczytałam z IPN-u to pismo, które dostałam i tam wyczytałam, nie wiem kto zeznawał, że stąd tych aresztowanych wywieźli do Gełczyna. Część już tutaj zabili, a część tam w Gełczynie gdzieś tam pochowali, zabili. No i nie wiem, prawdopodobnie jak ja słyszałam, że po wojnie w 1945 roku tam jak ten grób rozkopany był, czy później, już później, bo nie wiem w którym roku, żeby ci zmarli, byli tutaj przywiezieni do Łomży i w grobie na starym, tutaj na Mikołaja, że pochowany. Ja nie wiem nawet, który grób, bo tam dwa groby jest, bo ja znam te groby. Tam, tylko że nie wiem, który jest z Gełczyna, czy on jest z Gełczyna, no nie wiem. I nie mam nawet się skąd dowiedzieć. A czy tam tatuś jest, też nie wiem. Nie wiem, no bo skąd mogę wiedzieć, jak nie wiem nawet gdzie i co, jak był tutaj, jak był w Grądach aresztowany, później w Rutki Kosaki był tam w piwnicy trzymany i później wywieźli Niemcy. Już ślad zaginął, już nic nie wiemy, co się dalej stało. Pośmiertne losy AK-owca, tak jak i wielu ofiar dwóch totalitaryzmów, są nieznane. Możliwe, że jego szczątki spoczęły w Lesie Giełczyńskim, miejscu kaźni wielu tysięcy Polaków oraz Żydów. Pobrany podczas spotkania materiał biologiczny zostanie przekazany do Banku Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów działającej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Została ona powołana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w ramach projektu naukowo-badawczego Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956.